Edycja, edycja bajkowa. Dlaczego taka? No, co i rusz wymyślamy jakiś temat, żeby był przewodni. One wtedy wymyślają swoje stroje, kreatywnie przestrajają samochody, więc jest fajnie. W tym roku bajkowo ze względu tak naprawdę na sytuację w kraju, która jest. No, ten czas jest cały czas taki smutny, taki nijaki. A bajka, kolory, tęcze i jednorożce kojarzą się bardzo dobrze i dziewczyny rzeczywiście podeszły do tego fantastycznie. Tak, jak jest na ulicach, to jest. Meta tradycyjnie to ostatni blok zadań. Mają tutaj 10 różnych zadań. Oczywiście stacjonarne, no bo żeby nie jeździły. Natomiast spełniłam swoje marzenie i zamienią się na chwilę w Boba Budowniczego i będą operatorem koparki. Nie ma. Uwaga, start! Nie wyleci, teraz już nie wyleci. Można szybciej, nie wyleci, nie wyleci. A to lepiej dla zawodnika, nie? Do łyżki koparki wrzucona była piłka, którą później musiałyśmy wrzucić do pudełka. Bardzo precyzyjnie, sprzęt koparka wielki, więc zadanie trudne. Poszło bardzo dobrze, tylko nie trafiłyśmy do pudełka. Tak, ale jak z większością ale tutaj zadań. Temu mamy jeden punkt więcej, bo karny. Już jesteśmy na rajdzie czwarty raz i chyba tak do jeszcze przynajmniej 4 edycji więcej, jak nam sił starczy. Za każdym razem są inne konkurencje, inne wyzwania, emocje, jest po prostu tyle, że człowiek jest w adrenalinie jeszcze przez tydzień. Już mają za sobą kilkadziesiąt różnych zadań, prawie 200 km i 2 dni w sumie pełne zabawy. No i nie ukrywam, że nocne też eskapady i nocne zadania. Było dużo, no były takie śmieszne zadania, były samochodowe, jeździły nawarą fantastycznie, bardzo szybko, z adrenaliną, zmieniały koło, ale oczywiście też się bawiły różnymi puzelkami, grały w kręgle, w bilard, no mnóstwo dobrej zabawy. Wrażenia z całości bardzo pozytywne, na pewno wezmę udział w jeszcze nie jednym rajdzie. To był rajd wyjątkowy, bo to był 15 rajd, więc taki jubileuszowy. Było wspaniale, byliśmy w pięknym ośrodku z basenem, z saunami, ze spa, także oprócz zadań takich fizycznych było dużo czasu na relaks, no i oczywiście fajną integrację. It's great na weekend z pełnym basenem! Uwaga! 2000 zł do wydania! Zabawa jest cudowna, dziewczyny się świetnie bawią. Przede wszystkim, co jest ważne, jest to taka fajna, zdrowa konkurencja, tak? Wczoraj była fajna sytuacja, jedna grupa drugiej pomogła, gdy zakopała się dziewczyna samochodem, więc to też jest takie, no, taka, jak mówię, zdrowa konkurencja, tak? Zabawa jest cudowna.